Frankia Intellia Plus 7900 z platiną. Cena 203 tysiące funtów, a 3 lata temu ona kosztowała 160,5 tysiąca. Także ceny poszły bardzo w górę. Całkowita długość przyczepy jest 8,07 m, szerokość 2,30 m, wysokość 3,23 m. Idziemy zajrzeć do środka. Z tyłu znajduje się duży salonik z kanapami. Po lewej stronie jest kuchnia. Ogromny salon z szafkami na górze. High gloss biały połączony z drewnem. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem co tutaj jest, jakieś dwie szafeczki. Tutaj znajdują się nad garażem. Takie pewno na jakieś szpargałki. No bardzo dużo szafek w koło i wewnątrz wysokość jest 2,03. A tutaj mamy w kuchni zlew. Nad kuchnią znajdują się dwie szafki. Na artykuły kuchenne. No i kuchenka. Gdzie są kuchnia czteropalnikowa. A tutaj cała centralka do wszystkich systemów kampera. Po prawej stronie znajduje się duży prysznic z dwoma otworami odpływowymi, dzięki którym woda odpływa nawet przy pochyle. No, idziemy do kabiny. Tutaj mamy łazieneczkę oddzieloną, ale trochę ciemno tutaj. Możemy się odgrodzić od tylnej części. No i tutaj jest wszystko na, oczywiście na Mercedesie. Bardzo duża odległość do szyby przedniej. Chyba bym nie umiał takim jeździć, jak tam daleko jest przód. Ma bardzo ładny, nowoczesny wygląd. Piękny fotel, skórzany, skórka mięciutka. Fotele widać, że są chyba wentylowane. Na kierownicy obsługa radia, z drugiej strony obsługa tempomatu. Nad kierowcą znajduje się drugie łóżko, gdzie mogą się zmieści jeszcze dwie osoby. Oczywiście łóżko jest opuszczane elektrycznie. W tej chwili jest podniesione do góry. No, idziemy jeszcze na zewnątrz.
tak to wygląda z przodu. No ale trochę ciasno stoją, za dużo Wam nie pokażę. Roletka nad wejściem duża. Z tyłu oczywiście garaż. Do garażu jest wejście również od tyłu. O, tu jest. No i z drugiej strony. A tu są wszelkie pojemniki techniczne. No taki mały autobusik. Bardzo ładnie to wygląda. Zaraz zobaczymy, ile to waży, bo zapomniałem sprawdzić. Ale waga jest 5,5 tony. Także nie każdy może jeździć takim kamperem. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, subskrybuj mój kanał. Nie zapomnij o dzwoneczku, który powiadomi Cię o nowym filmie. Gdybyś chciał wesprzeć mój kanał, kliknij tutaj, wybierz dowolną sumę i już.